Kuba, co dziś się wydarzyło, że prowadziliście 2 do 0, a pomimo tego przegraliście spotkanie? Na ten moment myślę, że ciężko powiedzieć tak na gorąco, też nie ma co o tym mówić. Musimy ten mecz tak naprawdę przeanalizować i zobaczyć, jakie błędy popełniliśmy w defensywie i zarówno w ofensywie. Przyjdzie czas na analizę, teraz się musimy szybko zregenerować, bo w sobotę kolejny mecz. Byłeś bliski wpisania się na listę strzelców. Jak wiele zabrakło, aby zdobyć bramkę? Po moim strzale piłka trafiła w słupek. No, mogłem się lepiej zachować, uderzyć po długim słupku. No niestety się nie udało. Miejmy nadzieję, że w następnym meczu będzie jeszcze do tego okazja. Jak byś ocenił dzisiejszy mecz z perspektywy poprzednich spotkań? Czy czymś Olimpia Grudziądz was zaskoczyła? Jaki to jest zespół? Na pewno wiedzieliśmy o tym, że Olimpia będzie nas presowała dużą ilością zawodników i jak na początku się to udawało gdzieś z tego wychodzić, tak po strzeleniu tych dwóch bramek niestety myślę, że troszkę się za bardzo cofnęliśmy i te dwie bramki wpadły po przerwie. Chcieliśmy też jak najszybciej odwrócić ten rezultat spotkania, no ale no nie udało się niestety. Już w sobotę szansa na rehabilitację, kolejny mecz, tym razem ze Zniczem Pruszków. Tak, zgadza się. No tak jak powiedziałem, musimy się jak najszybciej zregenerować, przeanalizować swoje błędy z dzisiejszego meczu, przeanalizować Znicz i w piątek wyruszamy.